Mikołaj Roznerski przez media został okrzyknięty Casanową polskiego show biznesu. Jednak teraz aktor został postanowiony pod ścianą przez swojego syna, który cały czas dopytuje go o przyszłość. Mikołaj Roznerski doskonale znany jest fanom polskich filmów i seriali. Aktor wystąpił już w wielu produkcjach, a w niektórych z nich pojawia się już od lat. Przykładem takiego serialu Jestem jak miłość, który od dawna króluje na polskim rynku seriali. Jednak nie samą pracą człowiek żyje, a aktor żyje teraz ze swoim synkiem i Adrianą Kalską. W ostatnim czasie chłopiec zaczął zadawać swojemu ojcu jednoznaczne pytania. Mikołaj Roznerski przyparty do muru. Według informacji przedstawionych przez media syn aktora bardzo polubił jego partnerkę i cały czas zastanawia się, czy para kiedyś się pobierze. Ośmioletni Joantek cały czas zadaje Mikołajowi Roznerskiemu pytania dotyczące ślubu, a aktor jak na razie stara się odwracać uwagę syna dowcipami. Antek bardzo chciałby wiedzieć, czy Ada zostanie kiedyś żoną Mikołaja. Bardzo ją lubi i cieszy się, że tata ma tak fajną partnerkę. Na razie stara się unikać tego tematu i zbywa Antka żartami, wyznaje kolega aktora w rozmowie z Faktem. Nie wiadomo, czy aktor faktycznie ma w planach małżeństwo ze swoją partnerką, która również jest aktorką, ale wszyscy z jego otoczenia doskonale zdają sobie sprawę, że Mikołaj Roznerski nie widzi świata poza swoją ukochaną. W towarzystwie nie jest tajemnicą, że Mikołaj nie widzi poza nią świata i wszyscy są pewni, że i tak prędzej czy później faktycznie się oświadczy, dodaje kolega aktora. Nie da się ukryć, że para razem wygląda na bardzo szczęśliwą. Co więcej, słowa kolegi aktora zaznacza, że jego syn bardzo polubił Adriannę, która w przyszłości może zostać żoną aktora. Ich ślub bez dwóch zdań będzie ogromnym wydarzeniem w polskim showbiznesie. Jednak będzie to niezapomniany dzień również dla ośmioletniego Antka, który cały czas dopytuje się swojego tatę o przyszłość jego związku.